Cześć, witajcie w poniedziałek. Ja jestem przed pracą, dlatego jeszcze nie mam swetra, ponieważ biegam po domu, jest mi gorąco, ale już muszę za chwilę wychodzić. Natomiast chcę Wam pokazać moje wczorajsze takie mini zakupy z Hebe i z Rossmana. I zaczniemy może od Rossmana. Kupiłam ten nowy płyn z palm oil, o którym Wam mówiłam. I to jest zapach olejek makadamia i piwonia. Słuchajcie, przepiękny zapach. Ja ten zapach, wydaje mi się, że znam już. Nie wiem, czy oni przypadkiem nie zmienili butelki. Natomiast no, zapach jest piękny, tak czy siak sam w sobie, więc fajnie, że go kupiłam, wczoraj go użyłam i skóra pachniała pięknie, naprawdę. Także ja Wam polecam. Wiem, że wiele osób nie lubi tych żeli pod prysznic, natomiast ja już nieraz zamówiłam, że to są moje ulubione i zawsze do nich wracam. I on jest teraz na promocji i kosztuje 7,59 za 500 ml. Naprawdę na długo taka butla starcza. Z Rossmana mam jeszcze maseczkę. Słuchajcie, koleżanka mi poleciła na suchą skórę maseczkę z Jandy. Ja wziąłam sobie zastrzyk nawilżenia, maseczka na każdą porę dnia, bionawilżenie, wygładzenie, pełen komfort. Podobno ta maseczka jest naprawdę bardzo dobra i tam są chyba 3 czy 4 maseczki, mam ochotę je wszystkie spróbować. Niby tam jest jedna jakaś przeciwzmarszczkowa, druga też jest chyba jakaś wygładzająca, natomiast spokojnie, jak macie 20 kilka lat, możecie je stosować, nic się nie stanie, a podobno działanie jest naprawdę rewelacyjne. Ja sobie najpierw kupiłam tą, zobaczymy jak się sprawdzi. Dzisiaj mam zamiar sobie ją wieczorem zrobić, także ona kosztowała 4,99. W Hebe kupiłam sobie, słuchajcie, krem BB. Trochę się odbija, ofrania biega, słuchajcie, trochę się odbija światło. To jest w ogóle Flossleg, krem multifunkcyjny, perfekcyjny wygląd nawet przez 12 godzin. Nie miałam w planie kupować takiego produktu, ale wiecie co, widziałam, że on jest wykupiony na półce, bo kosztował tylko 9,99, więc oczywiście jak mogłam się nie skusić na promocję. Tym bardziej, że ja na lato lubię takie produkty, jestem ciekawa jak ten się sprawdzi. Był jeszcze jakiś inny rodzaj, chyba wygładzający i nie wiem czy jeszcze jakiś, dlatego że zostało 5 ostatnich, także może gdzieś wcześniej jeszcze był jakiś do jakiejś innej skóry. Co do koloru, to słuchajcie, na ręku on wygląda trochę dziwnie. Zobaczcie, taki dziwny kolor, nie jest jakiś bardzo ciemny, natomiast spróbuję go rozsmarować. Natomiast pięknie pachnie i faktycznie wtapia się, zobaczcie, w skórę. Także wczoraj posmarowałam sobie tutaj koło nosa tym kremem i no i taki był w miarę matowy, powiem Wam. To nie jest, on jest taki trochę jak podkład, ale co do krycia i tak dalej, to ja nie wiem, bo posmarowałam tak jak mówię, no tylko tutaj, tą część twarzy tutaj koło nosa, gdzie miałam czerwone tak na szybko. Ale zrobię test, przetestujemy go sobie może w sobotę, to zobaczymy jak on będzie wyglądał. No tutaj się wtopił idealnie, to nie jest jakiś mega ciemny kolor, a myślałam, że taki będzie, bo nie mogłam sprawdzić, dlatego że on był zafoliowany, także to też jest takie dziwne, że robią kremy BB i nie można koloru sprawdzić. To jest bardzo istotne przy takich produktach, bo przeważnie te firmy polskie robią dość ciemne te kolory, także no tutaj akurat się udało, kolor jest w miarę jasny, ale zobaczymy, czy faktycznie on będzie krył. Tutaj jest napisane, że zamaskowanie przebarwień i niedoskonałości, wyrównanie kolorytu skóry, zmatowienie skóry, redukcja zaczerwienia, wzrost poziomu wygładzenia skóry, nawet o 34%. No zobaczymy, no na lato taki produkt wydaje się być fajny. Ja wcześniej miałam ten z L'Oreala, taki krem BB czy CC, co był w zeszłym roku, taka akcja była w Rossmanie przez dwa chyba tygodnie. Franuśku! I on już mam go końcówkę, zostawiłam sobie właśnie, żeby wykorzystać go, jak już będzie gorąco, no i wtedy będę ten stosować. Ale mówię, najpierw go przetestujemy sobie razem. I jeszcze kupiłam cień z Han, ponieważ chodziłam za tym cieniem już jakiś czas, mam go teraz na oczach, ale nie wiem, czy Wy go zobaczycie. To jest numer 515 i to jest z tej serii tych pojedynczych, nawet już widzicie, cieni. I to jest taki piękny brąz z delikatnymi drobinkami. On tutaj wygląda na ciemny, natomiast jak go rozetrzecie, on ma przepiękny kolor. On tak ładnie podkreśla, myślę, że każdy kolor oczu będzie podkreślał. Nie powoduje, że wyglądacie jakbyście były chore, bo on jest taki troszeczkę, ma taki zimny odcień. Naprawdę jest przepiękny i te delikatne srebrne drobinki. Nie wiem, mam wrażenie, że to oko wygląda właśnie tak świeżo. Także wzięłam go, ja już za nim długo chodziłam i nawet nie wiem, czy ja kiedyś go nie miałam też, słuchajcie. Franusiu! Także słuchajcie, bo ona tam się pcha za poduszki. Także słuchajcie, ten cień kosztował 11 zł i to już jest wszystko, jeśli chodzi o zakupy. Nic więcej nie kupowałam. I no, i tyle. Uciekam do pracy. Życzę Wam standardowo miłego dnia i do zobaczenia myślę, że później.
Cześć, nie patrzcie na to czerwone, ale przed chwilą miałam tutaj franie i tak mnie swędzi teraz. Chcę wam chwilę z wami pogadać, powiedzieć wam najpierw to, że jadę do kina. Na 19.30 jadę do kina na Kobiety Mafii. Jestem bardzo ciekawa tego filmu i w sumie czekałam na niego, tak jak pewnie większość Polaków. Nie wszyscy oczywiście, ale na pewno większość, dlatego że widzę, co się w kinach dzieje. Słuchajcie, wszystkie miejsca po prostu zapełnione, także... Polacy czekają na takie filmy, a potem wystawiają bardzo negatywne komentarze, bo są zawiedzeni. No, zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Jestem ciekawa sama, ponieważ kiedyś ten temat bardzo mnie interesował. Ja bardzo dużo książek czytałam o mafii pruszkowskiej, wołomińskiej i jakoś tak strasznie wciągnęłam się w ten klimat lat 90. To było fajne, ciekawe, może fajne to złe określenie, ciekawe do... kiedy pojawia się pierwsza książka, druga... No może trzecia, natomiast po 10 książce, słuchajcie, bo oprócz tego, że nasz świadek koronny zaczął wydawać tę swoją serię książek, to jeszcze pojawili się inni ludzie, którzy postanowili sprostować to, co nasz świadek koronny mówi, albo dopowiedzieć coś do tego i te wszystkie historie przestały być wiarygodne i jakoś tak, wiecie co, przestało mi się chcieć zagłębiać w te tematy. Stwierdziłam, że było, minęło, to co chciałam przeczytałam i więcej już nie chcę nic wiedzieć. Natomiast ten film z chęcią obejrzę i na pewno jak wrócę dam wam znać jeszcze dzisiaj albo jutro przed pracą, opowiem wam jak było. Natomiast chcę wam być zupełnie o czymś innym, ponieważ wczoraj wieczorem odpaliłam sobie Face'a i ja mam na Face'ie polubione różne strony typu Onet, Trójmiasto.pl, jakieś tam wiecie, RMF Max i tak dalej. I wiecie co? Newsem dnia było to, że nasz skoczek Piotr Żyła zostawił swoją żonę i dzieci. Pomyślałam sobie wtedy, ja myślałam, że w ogóle ktoś umarł, nie widziałam w ogóle, co się stało. A tu się okazało, że żona po prostu wstawia jakieś informacje na Instagram czy gdzieś i oni cały czas o tym piszą, słuchajcie, jak on mógł zostawić żonę i dzieci, że ma kochankę, że to, że tamto. Wiecie co, ja nie czytałam żadnego artykułu, ja tylko je przejrzałam wczoraj i pomyślałam sobie, jakim my jesteśmy, słuchajcie, dziwnym narodem. Ja wiem, że te strony internetowe, te gazety, one żyją z tego, ale wiecie co, czy to jest jakaś informacja, która ma wpłynąć w jakiś sposób na moje, wasze życie, na życie Polaków, nie wiem, społeczeństwa, wiecie co, to jest po prostu dla mnie, ja już tak zastanawiam, ja mam ochotę czasami wykasować wszystkie te głupie strony, one się czasami przydają do czegoś i tylko dlatego je mam, natomiast jak potrzebuję coś sprawdzić, czegoś się dowiedzieć, natomiast ogólnie jak ja czytam te głupie informacje, ja już się przyzwyczaiłam do tego, że każdego dnia odpalając jakikolwiek portal, czy to będzie WP, czy Onet, czy Interia, za każdym razem czytamy o tragediach, jakie się w Polsce dzieją, w ogóle jakieś zaginięcia, dziwne zwłoki w rowie, tam, siam i... Wiecie, już nie mówię o małych dzieciach i zwierzętach, bo ja jestem tak wrażliwa na takie tematy, że po prostu, słuchajcie, potem nie śpię po nocach, więc ja nie chcę w ogóle takich rzeczy czytać, bo nienawidzę takich tego typu, a już jak, w ogóle jak ktoś stawia zdjęcie na Facebooku, że jakieś zwierzę gdzieś w lesie ktoś zostawił, przywiązane, o mój Boże, słuchajcie, nienawidzę tego. Właśnie wczoraj takie zdjęcie zobaczyłam w internecie przez przypadek i słuchajcie, nie spałam dzisiaj w nocy, o 4 rano się obudziłam i po prostu byłam taka wkurzona, nienawidzę po prostu, ale wracając do Piotra Żyły, słuchajcie, sportowiec, zamiast skupić się na nim, to ja rozumiem, że on jest osobą publiczną, ale słuchajcie, gadanie takich bzdur, pisanie takich bzdur, tym bardziej, że nikt nie wie, jaka jest prawda. To, że ona sobie coś wypisuje, zawsze, żeby, słuchajcie, być sprawiedliwym w ocenie, trzeba poznać dwie wersje. Wersję jednej strony i drugiej strony. Tutaj ewidentnie mamy do czynienia tylko z... Franusiu, mamy do czynienia tylko z tym, co pisze żona Piotra Żyły i wszyscy się na tym skupili. Naprawdę. Drogi narodzie, to są naprawdę ciekawsze rzeczy w Polsce, do których można pisać, które można poruszać na tych wszystkich stronach i nie wiem, zachęcić ludzi, trochę bardziej, może więcej optymizmu w tych wszystkich opowieściach, które wy tam sprzedajecie ludziom, bo to nawet nie są, nie wiem jak to nazwać w ogóle, to są jakieś dziwne historie do warte, słuchajcie, niczego, nawet nie warte poświęcenia 5 minut, żeby wiecie, to przeczytać, także... To tyle. Franulka mi tutaj szaleje, gryzie mi spodnie, sweter, słuchajcie, wszystko po kolei. Bym ją wam pokazała, ale nie mam za bardzo jak teraz. Franuśku, ty jesteś takim łobuzem. O, teraz kabel, bo właśnie podłączyłam sobie kamerę, słuchajcie. Ona jest po prostu takim łobuzem. Ja wam ją spróbuję jeszcze nagrać. Ona jest normalnie... Dzikus jesteś. Jesteś, kurde, takim dzikusem. No dobra, słuchajcie, idę się wykąpać, może jeszcze zdążę sobie coś zjeść. Dopiero teraz się tak naprawdę zrobiło ciemno, także jest naprawdę ekstra. Mimo tego, że jest minus 15 stopni, cały czas czuję, że wiosna wisi po prostu gdzieś tutaj w powietrzu i lada moment nadejdzie, także uciekam i do usłyszenia pewnie później, albo tak jak wam wspomniałam, jutro rano, w zależności, o której wrócę dzisiaj, także na razie. Cześć, witajcie we wtorek. Dziś będzie krótko i na temat. Chcę wam tylko powiedzieć o swoich wrażeniach po filmie Kobiety Mafii. No i
nie są najlepsze. Powiem Wam szczerze, że zawiodłam się na tym filmie. Ogólnie ja lubię polskie produkcje, one są, uważam, coraz lepsze, ale to akurat już idzie w złą stronę, co jest w tym filmie. Mimo tego, że aktorzy zagrali super, po prostu, no, to są ciągle ci sami aktorzy, co we wszystkich chyba filmach Wegi. I to też troszeczkę już zaczyna przeszkadzać w pewnym momencie, bo trochę się to wszystko, wiecie, gdzieś tam przenika i myli. Natomiast Dygan super, Bołądź super, cała reszta super, ogólnie to, co mieli zagrać, zagrali, ale wiecie co? Ten film opiera się na przekleństwach i na scenach seksu i to jest tak drażniące i takie mało przyjemne dla oczu i dla uszu, że źle się go ogląda, słuchajcie, źle się ogląda ten film, po prostu. Ta akcja, wszystko co się dzieje jest niby fajne, ale to w jaki sposób jest to ten film zrobiony, to już jest lekka przesada moim zdaniem. Miało być strasznie, miało być groźnie, miało być jakoś tak, wiecie, no tak mieliśmy poczuć ten klimat, ale wiecie co, ja nie poczułam tego klimatu, mi się po prostu tego słuchać nie chciało. W pewnym momencie już tak sobie myślę, jeny, kiedy to się skończy, bo ten film w ogóle jest długi, on trwa ponad 2 godziny, 2:20 jakoś tak. No ale mówię, tak nie bardzo. Jeżeli byliście na tym filmie, to dajcie znać na dole. Jestem ciekawa Waszych opinii. Ja swoją drogą wejdę sobie dzisiaj na Filmweb albo gdzieś i też poczytam, albo na stronę kina, zobaczę co ludzie piszą, sama napiszę swoją opinię, bo ja często piszę. Jak jestem na jakimś filmie, to piszę jakie są moje uwagi, ewentualnie no co myślę o filmie. Wiecie, wszystko z kwestią gustu, ale ten film jest wybitnie, słuchajcie, taki za mocny, taki za ostry i taki no, nieprzyjemny w odbiorze według mnie, także to jest moje zdanie. Ogólnie jest fajnie, jest znowu duży mróz, jest słońce, idę do pracy, ale jak wrócę, czeka mi sprzątanie. Obiecałam sobie, że dzisiaj, słuchajcie, jak zobaczę, jaki mam tu bałagan w kuchni, biorę się za sprzątanie kuchni, muszę umyć w końcu pędzle, bo w niedzielę był dzień mycia pędzli, ja oczywiście ich nie umyłam, tu mi coś stoi, nie wiem co. I muszę ściągnąć pranie. Moje pranie w dużym pokoju, słuchajcie, wisi od soboty, także ekstra, jeszcze chcę odkurzyć, bo jest brudno, bo dzisiaj frani też zmieniałam w klatce, zawsze chcę powiedzieć trociny, zmieniałam w klatce, więc muszę dzisiaj zrobić po prostu ogólny porządek w tym domu, bo niedługo nie będę miała gdzie usiąść, wszędzie coś leży, także idę do pracy, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia później. Słuchajcie, wyglądam tragicznie, jestem po pracy, po zakupach w Wisku, w Lidlu, przemarznięta i w ogóle niewyspana, także nie patrzcie na mnie, przyszłam tylko na sekundę, ponieważ dzisiaj kończy się ta promocja w Wisku na otwarcie i kupiłam jeszcze dwie rzeczy i pomyślałam sobie, że Wam od razu je pokażę. Pierwszą, znaczy ja poszłam w ogóle, słuchajcie, po poduszki, pomyślałam sobie, że dokupię jeszcze jakąś poduszkę, niestety mimo tego, że asortymentu było nadal bardzo dużo, to akurat tych poduszek, które chciałam, nie było, więc wzięłam tylko taki koc polarowy. Taki z frędzlami, zobaczcie. To jest zwykły koc o wymiarach 130x170. Pomyślałam sobie, że położę go na łóżko albo frani do klatki, bo ona śpi, słuchajcie, na takim kocyku, bo on jest bardzo mięciutki i milutki. I tym bardziej, że on kosztował 10 zł, to słuchajcie, żal było nie brać. Ja w ogóle żałuję, że nie wziąłam dwóch w sumie, bo one by się na pewno mi przydały. No ale dobra, wzięłam jeden, może będzie za jakiś czas promocja, to kupię sobie drugi. I drugą rzeczą jest narzuta na łóżko, ponieważ ja jakiś czas temu, dosyć dawno w sumie temu, już nie wiem, 2 lata temu, jak się tu wprowadzałam, kupiłam taką dużą narzutę z Netto, tam była jakaś wyprzedaż i była taka wielka narzuta 2 metry na 2,20, taka czarna, włochata. I wtedy sobie pomyślałam, że mimo tego, że moje łóżko ma 1,40 m na 2 metry, to ona to będzie idealnie pasowała. Będzie mi zwisała po bokach i to będzie fajnie wyglądało. No, wiecie co, jednak tak nie jest. Pokój jest mały, więc dodatkowo czarny kolor jest bardzo przytłaczający i ta narzuta wygląda bardzo słabo, żeby nie powiedzieć brzydko, po prostu bardzo słabo. I stwierdziłam, że zostawię ją, wypiorę, wsadzę do szafy, niech ona sobie czeka. Myślę, że w niedalekiej przyszłości, jak będę kupowała większe łóżko, to będzie jak znalazł, bo naprawdę ona mi się mega podoba, do tego jakieś fajne poduchy i ona jest w ogóle z takiego bardzo fajnego materiału, mimo tego, że kosztowała też była przez nią ponad, nie wiem, 120 zł, chyba na 50, więc też opłacało się ją brać, ale mówię, moja wizja, to co miałam w głowie, a rzeczywistość to zupełnie dwie różne rzeczy, więc no na razie póki co musi poleżeć w szafie, ale dzisiaj w Wisku zobaczyłam jeszcze coś takiego. To jest też narzuta na łóżko, ale to nie jest taka jak koc, tylko bardziej taka, zobaczcie, sztywna, z takiego materiału. I te narzuty są stosunkowo drogie, bo one kosztują w normalnej cenie 120 zł, a to jest wymiar 140 na 2 metry, czyli tyle, ile ma moje łóżko, ale tak sobie pomyślałam, że ja ją położę tak na połowie łóżka. Zaraz zresztą ją sobie przymierzę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ona ma też fajne kolory, patrzcie. Tak jak moje ściany, taki beż, szary, grafit, biały, więc idealnie by mi tutaj wpasowała do całości, ale mówię, muszę zdjąć tą folię i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak się ją rozłoży. I ta narzuta była w promocji za 35 zł. Stwierdziłam, że
za taką cenę zaryzykuję, wezmę, a zawsze, wiecie, zawsze ochroni mi tu kołdry i tak dalej, jak frania mi łazi, czy nawet jak się siada czasami w ciuchach, tak jak ja teraz na przykład siedzę. I no pewnie ją zostawię. Zresztą wiecie, w Lisku są bezterminowe zwroty, tak jak w tych wszystkich dużych sklepach, więc nawet jakby mi się nie podobała, to zawsze mogę ją zwrócić, ale nie wydaje mi się, żebym miała to zrobić. I już na sam koniec, słuchajcie, serial. Wczoraj obejrzałam pierwszy odcinek serialu, o którym wspominałam Wam wcześniej. Jak opowiadałam Wam o polskich serialach, że oprócz Watahy i Belfra jest też polecany Pakt i właśnie Ultrafiolet, mówiłam Wam, że w niedalekiej przyszłości mam zamiar te seriale obejrzeć. I ja mam dostęp do Canal+, ale ten Ultrafiolet na pewno leci w telewizji na AXN chyba? I gdzieś jeszcze w internecie mi się wyświetlił. W każdym razie, ja sobie oglądam na tej stronie, bo ja mam dostęp i wczoraj włączyłam pierwszy odcinek i muszę Wam powiedzieć, że zrobiłam to tylko i wyłącznie dlatego, że w tym serialu gra Sebastian Fabiański. Ja nie wiem, czy Wy wiecie, który to jest aktor. On gra we wszystkich filmach Wegi. On w ogóle jak na takiego młodego kolesia to ma już dużo ciekawych ról na swoim koncie. Ja w ogóle, słuchajcie, go nie znałam wcześniej. Ja go pierwszy raz zobaczyłam chyba w Pitbullu i to, w jaki sposób on gra, to jest mistrzostwo. On się tak idealnie wciela w swoje role. On jest albo policjantem, albo bandziorem. Najczęściej. I wychodzi mu to rewelacyjnie. I słuchajcie, w tym Ultrafiolecie właśnie gra policjanta i warto dla niego ten serial obejrzeć. Natomiast ogólnie serial zaczął się bardzo tak dynamicznie. Jakieś morderstwo, zwłoki, szukanie mordercy, wiecie. I tak sobie pomyślałam, kurczę, na pewno to będzie fajny serial. Odcinek, na razie jest jeden sezon, odcinek trwa około 40 minut, ale wiecie co? Trochę się zdziwiłam, jak na końcu tego odcinka okazało się, że zagadka została rozwiązana. Ja myślałam, że to będzie coś na zasadzie Belfra, że to się będzie gdzieś tam ciągnęło przez te odcinki i tak dalej, a tu się okazuje, że to jest trochę takie CSI, wiecie, jakaś sprawa, morderstwo, na końcu wyjaśnienie, przez cały odcinek oni tam wyjaśniają to, szukają dowodów i tak dalej i na końcu znajdują mordercę. Nie wiem, czy to nie jest takie, wiecie, mylące, ponieważ nie wiem, co będzie w drugim odcinku. Ja nie wiem, czy przypadkiem to się nie będzie dalej ciągnęło. No nie wyglądało tak przynajmniej, jak się kończył ten pierwszy odcinek, ale zobaczymy. Będę oglądała i dam Wam na pewno znać. Jeżeli Wy oglądaliście ten serial, to też mi napiszcie na dole, co będzie dalej. W sensie, czy to się będzie gdzieś tam ciągnęło, przewijało, czy to jest taki, wiecie, serial, że każdy odcinek to jest jakieś tam inna sprawa. Bo jestem ciekawa. No dobra, to już jest wszystko, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam serdecznie na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Hej!